panu Zdzisławowi Marczukowi możemy się dzisiaj spotkać. Pan Zdzisław Marczuk otrzymał główną nagrodę Basztę na 54. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Festiwal ten odbył się 28 i 29 sierpnia 2020 roku. Trzeba coś wymyślić zawsze, żeby coś nie zagrać tego samego, co grałem przez te 30 lat. No to trzeba układać swoją utwory. I te, na konkursie zagrałem 3 utwory i wszystko w swojej kompozycji. No także, no udało się, bo pierwszy raz jak jeździłem, to jeszcze mówiłem, że no, bo tak było. Grałem utwory takie, co od ojca pamiętałem, albo matka śpiewała, albo od jakiegoś muzykanta, no ale przez tyle lat, no to się wszystko wygrało. No to musiałem swoje układać. To nareszcie tak, ten jury, jeden taki pyta tam kogoś, pyta, skąd ten Marczuk bierze te utwory tam? A ja już potem się zaczął przyznawać, że no sam komponuję, no to zgodne. Mówię to, że utwór nie wyrasta gdzieś tam na drzewie, no to z nieba nie spada, tylko trzeba skomponować, a każdy utwór ludzie komponują. No, no i tak to się udało. Ja grałem na dwóch
skrzypce, czy jak, tak, no jeszcze powiem wam, jak jeden pan Kazimierzu chciał posłuchać mnie, bo pyta, kiedy ja będę występował. No ja mówię, w tej kolejności będę występował, no to mniej więcej tam ta i ta godzina będę. No to dobra, ja muszę pana posłuchać. No to dobra. No ale ja już występuję, no nie wiem, czy on tam słucha, czy nie słucha. Ja schodzę ze sceny, panie Zdzisławie, no dolatuje, już nie zobaczył mnie, tylko z daleka słyszał. To pan sam nie grał, tylko z kimś, z Apelą, z Wenkiem. Ja, no sam grał. Tylko, że ja wtedy zagrałem, bo ja lubię bardzo, bo tutaj tu się mogli przytupnąć i przykrzyknąć. Ja i tak. I przytupnę, i krzyknę, i to wydawało się tak, jakby tam i bębenek był kapela, te skrzypki grają na różne głosy. No i człowiek nie uwierzył, no mówi, to niemożliwe, żeby pan sam grał. No, on mówi, to jest kapela. A raz jeden, to podchodzi do mnie, mówi tak, to kłania się taki starszy facet, mówi, panie Marku, panu to chyba diabeł pomaga. Nie, mówię, to odwrotnie, tak. No i także, no lubię te skrzypce, bo gram na harmonii, ale mój ulubiony instrument to są skrzypce. Czyli na skrzypcach grać to trzeba, no, polubić ten dźwięk, żeby, no, trzeba i nie może ten grać na skrzypcach, to na przykład co śpiewać nie potrafi, trzeba mieć bardzo dobry słuch. Bo mówię, na klawiszowych to można na pamięć nauczyć się, gdzie nadusić i będzie taki samy dźwięk. No tutaj niestety, tutaj trzeba głową pracować, myśleć i sobie w myśli wyśpiewywać i to wygrywać. Zamiast śpiewać ustami, to się śpiewa skrzypcami. Nagroda Oskara Kolberga. To jeszcze i to dostałem.
Czyli tak jak kiedyśmy powiedzieli, to jest Lublina, że ryże. No Marczuk już wszystkie nagrody zabierał, to już nie. Ale mówi, no ale jeszcze wymyślili jakieś. No wyszła tak, że już ta trzecia klaszka, no może jeszcze coś tam. Zdała się jakaś nagroda. No teraz o, nagroda publiczności druga, nagroda ze Szczecina, bo 2 lata temu występowałem w Szczecinie na takim turnieju muzyków prawdziwych. Pan na pierwszy. A co śpiewa pan Jonka? Zaśpiewam, to nagroda publiczności. Przemija ludzkie życie jak kropla wody, co upada na suchą ziemię i jest niewidoczna. Przemija ludzkie życie i to, co dzisiaj się dzieje, nie powróci bezwiednie.